jedyna planeta, na której organizmy żywe osiągnęły na tyle wysoki poziom rozwoju, by wymyśleć promy kosmiczne, broń atomową i walkę płci. Społeczeństwo, nad którym władzę niepodzielnie sprawowali mężczyźni, spychając kobiety do podrzędnej roli. Ten stan rzeczy nie mógł trwać wiecznie. Walka kobiet o należne im miejsce nareszcie wyszła z ukrycia. 16 kwietnia 1998 roku Międzynarodowa Liga Kobiet Walczących ogłosiła manifest, którego najważniejszym punktem było równouprawnienie każdym kosztem. 25 stycznia 2002 roku posiedzenie ONZ zostało przerwane przez wtargnięcie bojowniczek Ligi. Żądania przekazania władzy w ręce kobiet i odsunięcia mężczyzn od życia politycznego trafiły w próżnię, potęgując słuszny gniew gotowych do walki kobiet. 8 marca agentki Ligi dokonują ataku na transport 17 głowic nuklearnych przewożonych do bazy rakietowej w Colorado. Śmiertelny ładunek zostaje skradziony, a następnie użyty do szantażu rządów najważniejszych państw świata. 10 marca 2002 roku główna siedziba Ligi zostaje zaatakowana przez specgrupę do spraw walki z terroryzmem międzynarodowym. Ostatnim odruchu buntu ranna siostra Maria odpala głowicę. Reakcja łańcuchowa wywołana przez detonację ogarnęła cały świat, pogrążając go w piekle radioaktywnych odpadów i wahań temperatur. Aktywne opady i gwałtowne wahania temperatury zamieniły pola uprawne w pustynię. Wyschnięte koryta rzek wypełniły się trującą szlamą, a toksyczne opary całkowicie zniszczyły atmosferę. Powierzchnia planety, niegdyś tak barwna i tętniąca życiem, przywdziała żałobną maskę czerwonej, wypalonej skorupy.
Z pogromu ocalało zaledwie 1200 uczestniczek tajnego zebrania Komitetu Centralnego Ligi. Ogromnym nakładem sił i środków te dzielne kobiety rozbudowały swe podziemne schronienie, tworząc zalążek nowego świata. Świata, gdzie jedynie słusznym ustrojem miał być matriarchat. Blisko 40 latach równowagę kobiecego świata zburzyło odnalezienie nienaruszonego hibernatora z męską zawartością. Nieprzytomnego więźnia postanowiono umieścić w bezpiecznym miejscu do czasu podjęcia decyzji. Kultury za grosz, żeby trzymać łyżkę pod stołem. Siostro, pamiętaj o Dniu Amazonki. Uczcij to święto wzmożoną pracą. Najnowszy proces naturalizacji przebiega łatwo, szybko i przyjemnie. Tylko nasza liga gwarancją sukcesu. Przyjdź na spotkanie, poznasz siostrę Antonię. Liga walczy z narodem o lepsze jutro. Tylko nasza liga gwarancją sukcesu. Tyle tu jedzenia i wszystko świeżutkie. Nie prosiłem o automatyczne karmienie. Znajomy zapach. Paluchami do zupy, no nie. Z kim ja muszę pracować? Dobre.
fajna zabawka. Sporty? Moje ulubione. Wyczuj to potrzeby otwarcia przesłon. Nareszcie sobie ulżę. Jakie porządne gumofiłce. No tak, nic się nie zmieniło od moich czasów. Wody jak nie było, tak nie ma. Zjeżdżam stąd. Wykryto zagrożenie od... Halo, jest tam kto? Tam twoje miejsce. Auć! Znowu idzie ta załza? Znowu brykamy? A? Ano brykamy. A teraz na świeże powietrze. Nareszcie wolno. No nie, znowu jakaś blokada? Mnie kamerą podglądać? Bolka i olka wam oglądać, a nie porządnych ludzi. Kolejne drzwi. Dlaczego nie jestem zdziwiony? Drzwi zablokowane elektronicznie. Co to za znak? Wygląda znajomo. Nie mają co włożyć do takiego pudełeczka? Ten symbol. Pamiętam dokładnie. Stop! Jak śmie mnie oblizywać? Co od razu biją. Aż się prosi, żeby coś tam wrzucić. Znowu się tu kręci?
wynocha do apartamentu. Ale zapaszek. Znajoma krata. Czy to wojna domowa? Szmaty, szmata, będziesz bogata. Ciągle śmierć. Gdzie ja jestem? Coś dymi. Stoi, sapie. Wózek jak wózek. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego brzucha mu pucha. Uniwersalne narzędzie palacza piecowego. Ładny warsztacik. Niesamowite. Nawet to działa. Ciężkie, zatęchłe powietrze. Czy tutaj coś leży?
paskudne stworzenie i jeszcze się rusza. Faceci górą. Może to coś ciekawego? Zosia, Basia, Asia, Danka. Co to ma być? Lista gości na piżamowe przyjęcie? Zajęte. Nie wchodzić, zajęte. No i czego się tak dobija? Mówiłam przecież, że zajęte. Może coś cię oświeci. Niestety zamknięte. Jaki dziwny klucz. Takiego jeszcze nie widziałem. Co to za krat? Halo, jest tam kto? Przynajmniej będę miał kontakt ze słowem pisanym. Słyszy mnie ktoś? Nareszcie telewizja. Nie, nie działa. Znowu szyb? Co ja jestem? Arsène Lupin? Tu nic nie ma. Nareszcie, droga wolna. Czyżby żelazna dziewica? Po co się tu szwenda? Chciałby pałą? Niech nie próbuje żadnych sztuczek. Mam już dosyć kobiet. Poważnie, zabierzcie ją. Z elektronicznym strażnikiem nie przejdzie tędy. Niech nie próbuje żadnych sztuczek. Hasło, coś mi przypomina. Nie ma po co zachodzić. Jak piekło. Nareszcie pozbyłeś się tego upierdliwego nadzorcy.
nie przyznano przedziału czasu windowego. Urządzenie jest gotowe do przyjmowania kodu. A-D-K-D-A-M-K. Odzyskano przedział czasu windowego. Nie jest bajka po Alicji, tylko poważna gra. Kto mógł to zostawić? Ale jazda. Co się dzieje? Niemożliwe, żebym tak podrósł. Ciekawe, czy ktoś tu urzęduje. Czegoś chcę? A to co? A gdzie legitymacja? A to co? A gdzie legitymacja? Co to za kabina? To tylko stara, zepsuta kabina teleportacyjna. Nie zauważyłeś, że ten guzik jest atrapą? Nie zadziała. Wszystkie części elektroniczne już dawno poszły do uzysku. David Copperfield, to ty. Znowu żelazna lady. Aj, to boli! Wygrałeś, niszczycielu zabytków. Wygrałeś, niszczycielu zabytków. Zamknięty, a klucza oczywiście nie ma. Dbaj trochę o meble, nie jesteś u siebie. We'll be right back.
tu jeszcze nie był. Co to? Grecka świątynia? Co za bzdury tu piszą? Płaskorzeźba grecka przedstawiająca samców wykorzystywanych do ciężkich prac fizycznych. Starożytna płaskorzeźba grecka przedstawiająca partenogenezę. Kto mógł to zostawić? Biurko jest fantastyczne. Niestety zamknięte. Wezmę. Tutaj nigdy nie wiadomo, co może się przydać. Ale machina. Czego te baby nie wymyślą? No, no. Pracuje idealnie. No i przepustka podbita. Zauważyłeś, że ten guzik jest atrapą? Ale jazda. Czegoś chcę? Pokazać mi tu przepustkę. Niech łazi. Za dużo rdzy. Gołymi rękami to sobie można. No, opuściła.
leczyli Ankę na piosenie. Tam nic nie ma, szkoła zachodu. Tam nic nie ma, szkoła zachodu. Tam nic nie ma, szkoła zachodu. Odlotowe wdzięki. Kieszenie są super. Nawet kangur się ich nie powstydzi. Czym to odpowiedź? Znowu guziczki. Naprawdę niesprawiedliwe i zaczynam mieć tego dość. Pomyśl jeszcze raz, to przecież nie wolno. Obstrykaj sobie, przecież to lubisz. Mówiłem przecież, że wystarczy pokusić. Zabudkowany. Trafiłem do Muzeum Techniki. Co to może być? Zwykły kamień. Nawet opuszczenia kaczki się nie nadaje. To co? Uważaj, z prądem nie ma żartu. Nie tykaj, ubiwaj. Typowa babska logika. Stąd się nie da nacisnąć guzika. Czyżby się udało? Czarno to widzę. Czarno to widzę. Thank you.
Nie znam się na malarstwie. Chytre. Drzwiczki za obrazem. Stop! Niech wraca do apartamentu. Ale podejrzliwe. Nawet tutaj infiltracja. Radioaktywny materiał przed czujnikiem? Nic z tego nie rozumiem. Radioaktywny. Nie dotykałbym tego ręką. Możesz zacząć się śpiewać. No i poleciało.
Udało się. Znowu się tu kręci? Wynocha do apartamentu. A? Paskudne stworzenie! I jeszcze się rusza? Zajęte. Nie wchodzi. Zajęte. Prawdziwy scyzoryk. Taki sam miał MacGyver. Drzwiczkami jakoś poszło, ale co dalej? Jeśli za tą dziurą nie będzie sklepu, to przyrzekam, że napiję się wody. Dojdę wreszcie do miasta, czy nie? Lepiej tego nie ruszaj, brama jest pod napięciem. Mam go przeskoczyć, czy jak?
No to wchodzimy. Ale wiu. Lepiej tego nie ruszaj, brama jest pod napięciem. Wygląda na dom jakiejś grubej ryby. Piękna altanka. Co za zwistuńsi. Chociaż raz, nie muszę się domyślać, czego użyć. Jedno muszę przyznać. Meble robią śliczne. Aż strach na niej usiąść. Nareszcie znalazłem coś do picia. Szkoda tylko, że to taka lura. Co za idiotyczne przejście. Całe skarpetki mam mokre. Ta ogromna paprotka to chyba jakiś popromień. Chyba jakaś szycha tu mieszka. No to wchodzimy. Fontanna w korytarzu. A w pokoju to pewnie boisko piłkarskie. Drzwi do klopa. Po co tam będziesz? Przecież ciebie suszy, a nie ciśnie. Niestety, drzwi są zamknięte od środka. Babcia klozetowa gdzieś się zapodziała, więc nie licz, że ci otworzą. Po co tam będziesz? Przecież ciebie suszy, a nie ciśnie. Wszystko tu stare. Nie stać ich na coś nowego? Tam nic nie ma, szkoda zachodu. Autorzy gry nie dorobili tego pomieszczenia. Tam nic nie ma, szkoda zachodu. Ten bezpiecznik zabezpiecza uziemienie od ziemi. Bezpiecznik z peron. Otwarty. To chyba pokój o podwyższonym standardzie. Owoce są, ale oczywiście nic do picia. Całkiem ładnie.
Wnętrze kominka wypełnione drewnem. Wnętrze kominka z papierem i drewnem. Ty mnie wskrzeszesz, powiem. Sam bym chciał tak mieszkać. Fatalnie, nie ma światła. Bogaty księgozbiór i żadnego harlekina? Jestem zaskoczony. Z góry też wygląda przyzwoicie. Ale piękna giwera. Lepiej uważaj, bo w ostatnim akcie... Czyżby się udało? Co za cholera? Znowu ta elektryczność. Wśród producentów tej gry jest chyba elektryczność. Czyżby się udało? No, jest już światło.
nareszcie coś do picia. Soku do ust nie wezmę. Nie jestem aż tak spragniony. Jest za ciemno, nic nie zobaczę. Ten globus jest chyba nieaktualny. A jednak się kręci. Ciekawe, jaki to styl. Głupi pomysł z tą skrytą. Coś drgnęło. Ale sprytnie. Kto by pomyślał? No proszę, to jest winda. Nie to, co tamte skrzypiące rzęchy. Wcale nie czuć smaru. No, jej
argumenty są naprawdę poważne. Dopóki ja trzymam wartę, nikt nie wejdzie. Co to za sztuczki? Nie wolno zaczepiać strażnika. To się nazywa wystrzałowa zabawa. Całkiem ładnie napisane. Dlaczego bohater zawsze musi być samotny? Gdybym miał jakąś... Żeby pociągnąć obie naraz, musiałbym mieć ze 6 metrów w bar. Wiedziałem, że nie zatrzymają mnie głupie wajchy. Nikogo nie widać. Pewnie mają automatyzację. Regulator przepływu masy chromosomowej. Wyrzucać taki cenny surowiec po moim trupie. Przestań.